Ćwiczenie 3. Powtarzaj zdania przeczące. I'm not going to buy any sweets this time. She isn't going to visit us today. They aren't going to spend the weekend in the mountains. I won't come. She won't answer your questions. Przeczytaj poniższą notatkę na temat czasu future perfect continuous. A następnie połącz poniższe części zdań w tym czasie. Czas Future Perfect Continuous stosujemy w sytuacjach, gdy chcemy podkreślić czas wykonywania się przyszłej czynności przed innym przyszłym zdarzeniem. By utworzyć zdanie w czasie Future Perfect Continuous, używa się wyrazów Will Have, a następnie Been. I czasownika głównego z końcówką "-ing". W celu utworzenia pytania należy zamienić ze sobą miejscami podmiot i operator "-will". Natomiast by utworzyć przeczenie, po operatorze "-will", wstawia się słowo "-not". Czas Future perfect continuous. często występuje z określeniami czasowymi typowymi dla czasów perfektywnych, z wyrazami "-for", "-i". Since the fire will have been burning for two weeks by the time the extra help arrives, the European Union will have been giving money to its member countries for 15 years by the end of this year.